Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Vika Horse Life. Witam was już w vlogmasie numer 9. Po prostu leci to tak szybko, że ja nie mogę. Dopiero niedawno nagrywaliśmy pierwszy vlogmas, a tu za kilka dni już będzie połowa. Dzisiaj plan jest taki, że otwieramy sobie kalendarze, a później, jak wam chyba wczoraj mówiłam, będę miała swój pierwszy trening westernowy na Muffinie. I dawno nie jeździłam, więc myślę, że będzie grzeczna. A dzisiejsze skarpetki są takie, o proszę bardzo, szare. A więc dobra, dzisiaj nie ma ze mną Iwana, więc myślę, że ze spokojem sobie wszystko otworzymy. On jeszcze tam leży w swoim legowisku. Dobra, bez zbędnego przedłużania zabieramy się do otwierania kalendarzy, zabieramy się do oglądania i zaczynamy. Dobra, skoro go dzisiaj nie ma, to nie musimy zaczynać od jego kalendarza. Dajemy ten. O, z miłymi słowami numer 9. I co my tutaj mamy? Rozwijaj. Troszkę się tak zamazało. Ostrzia. Rozwijaj swoje zainteresowanie, więc dajemy na kubkę zdobyczy. Teraz na herbatki, gdzie to mam moje ukochane czarne nożyczki, tak żeby to wszystko otworzyć. Numer 9. Gdzie my go mamy? O, mamy numer 9. Otwieramy. O, zaraz tutaj mi się herbatę. Czy ja tutaj znowu przybyłam? Czy mi się wydawało? Chyba nie. W każdym razie dzisiaj mamy tą taką, wiecie, naszą ziołową herbatkę. Dobra, odkładamy na kubkę zdobyczy. Dobra, lecimy sobie już z ciekawszymi kalendarzami, smakołyczki. Coraz mniej już jest tych okienek, powiem wam, że zauważyłam, że no coraz mniej nam do tych świąt jednak zostało. Vlogmasy lecą po prostu jak... Nie wiem, jak to powiedzieć. No szybko, po prostu lecą jak... Szybko, bardzo. Bardzo szybko lecą. I no... Z jednej strony fajnie, bo coraz bliżej święta, no a z drugiej już się przyzwyczaiłam do nagrywania codziennie, więc będzie trochę ciężko się do tego odzwyczaić. Dobra, dziewiąteczko. Jak to otworzyć? Dobra, dał radę. I dzisiaj mamy... Jejku, ja coś przecięłam. O nie. Czy ja? Ja przecięłam trochę tego falucha. Jego jedna część została tutaj. Troszkę taki połamany paluch. Proszę bardzo. To kalendarz dla Iwutka i numer 9 mamy tutaj. Mam nadzieję, że będą tutaj ulubione smaczki, bo mnie nie da żyć jak nie. I patrzymy. Nie, to nie są jego ulubione, ale tych jeszcze chyba nie było. To są takie, proszę bardzo, dwie pasteczki, więc bardzo spoczko. I na kubkę naszych zdobyczy. Hoppy Horse numer 1. I tutaj mamy dzisiaj numer 9. Mam nadzieję, że dzisiaj może nas czymś w końcu ten kalendarz zaskoczy, bo ostatnio tak słabo. I dzisiaj... O nie, wszystko kit. I dzisiaj mamy naczółek. W sumie naprawdę fajny prezent. Mamy taki czerwony, proszę bardzo, naczółek. Fajnie. Fajny, taki świąteczny, więc również na kubkę zdobyczy. Przedostatni nasz kalendarz, który też mam nadzieję, że nas czymś zaskoczy, bo wczoraj też się nie popisał. I numer 9. Co my tutaj będziemy mieli? Coś czerwonego. Co to jest? Czy to jest też naczółek? W jednym dniu? Nie mogę z tego kalendarza. To jest też chyba naczółek. Nie mogę z nich. Patrzcie. Mamy to samo. Naczółek. I naczółek. Spoko, będę miała dwa. Na kubkę zdobyczy.
Lecimy z Over Horse. Numer 9. Tutaj mamy. O, źle to otworzyło. Ja muszę tak jakoś podważać od dołu. O. Dobra. Dobra. Okej. Coś tutaj widzę. A ja wiem chyba, co to jest. Poczekaj, tylko wyciągnę te. Pulikę. Ja chyba wiem, co to jest. Zaraz wam powiem, bo zaraz. Jezus, dźwigną. Zaraz przeczytamy. To jest chyba to. I patrzcie, ja wam tutaj przeczytam. Overhand sanitizer. Profesjonalny żel antybakteryjny w podręcznym opakowaniu, więc znowu coś dla jeźdźca. I takie, wiecie, to też nie jest małe opakowanie. Ile to ma? To ma 50 ml, ale patrzcie, jakie to jest duże. Nie wiem, czy może ta zakrętka to robi, ale te się wydawały troszkę mniejsze. Nie wiem, jakiś trik mają. W każdym razie naprawdę fajny prezent, taki żel. Teraz jeszcze zobaczymy, jak on pachnie, tylko nie wiem, jak wam to pokazać. Ja niezbyt to czuję, bo jak mówiłam, mam katar wczoraj, dzisiaj też. Ale no czuć, że to jest fajny taki żel właśnie antybakteryjny. I jeszcze w sprayu. I moim zdaniem te żele w sprayu są bardzo fajne. Dlatego, że te wyciskane też są spoko. Ale te w sprayu nakładają fajną ilość. I to jest naprawdę spoko. Podsumowanko dzisiejszych zdobyczy. No dzisiaj dzień taki sobie, ale na czułki fajne. To też bardzo przydatne. Na pewno nie tylko do stajni, ale też do takiego codziennego użytku, ale myślę, że dostanie również się przyda, bo wiecie, jak na przykład czyścicie konia, chce coś, wiadomo, że każdy koniarz nie idzie myć rąk, no bo nie chce mu się i nie uważa tego za konieczność, ale przyda się na pewno. Dobra, więc przechodzimy sobie do ocenki. Zrobimy sobie na naszym zacnym overhorse, tak musimy go przybliżyć trochę. I dzień numer 9. Jaką dzisiaj ocenę dać? Myślę, że dobre 8 i nawet i pół na 10 będzie fajną i dobrą oceną. Nice. Dobra, kochani, ja już sobie ułożyłam nasze kalendarze, więc ja w sumie dla was za dosłownie sekundę, dla mnie za godzinkę, dwie lecimy na trening, bo jeszcze muszę załatwić parę spraw i jechać. Nie wiem, to musimy do sklepu, do Biedronki jedziemy, tak. I potem właśnie będziemy jeździć. Tak, i dzisiaj myślę, że przetestujemy na pewno jeden z tych naczółków i zobaczymy, jak się sprawdzą na mufci. Dobra, to wy dosłownie za chwilkę zobaczycie, jak już mówka będzie. Nie wiem, czy gotowa, czy jak będę ją szykować. Witam was, kochani, około 2 godzinki później. My zaraz mamy z naszą mufineczką trening, ale najpierw naszykujemy sprzęt i uszykuję jej najpierw o głowie. Plan jest ogólnie, żeby chodziła właśnie bez wędzidła na te westernowe treningi, więc jej to wszystko teraz uszykuję. Głowę już zrobiłam i ten naczółek będzie przechodzić jakby na czole i trochę pod uchem, czyli będzie to jakby na takiej właśnie zasadzie jak te głowy westernowe. I co nam jeszcze będzie potrzebne? Chyba tyle. Dobra, wyciągniemy sobie jeszcze uwiązek oczywiście, żeby tutaj ją wyciągnąć. I stresuję się troszkę, jak to będzie, ale mam nadzieję, że fajna będzie i nie będzie tam, nie wiem, wariować. Uwiąz sobie weźmiemy może ten. I wyciągamy mufinę. I ogólnie chciałabym wam mega ten trening tak dokładnie omówić. Jakby nie będzie widać, co będziemy jakby jeździć, ale wam dokładnie to omówić, jak będę ją. Czekać. Jak będę tam potem stępować na koniec. Oj, mufka. O, chodź. Jezu, mi się nie chce. Więc wam to wszystko, potem dokładnie wszystko omówię, jak będzie to wszystko wyglądać i w ogóle. Bo to też, wiecie, nie jest tak prosto, żeby konia z normalnej jazdy robić na western, więc też nie wszystko na raz.
ale będziemy jakieś podstawy dzisiaj ćwiczyły, jakieś takie naprawdę podstawowe rzeczy, które no powinna umieć na początku mówcia. I oczywiście będziemy jeździć w domu, bo z moim katarem w ogóle nie ma co na dwór wychodzić. Ale mam nadzieję, że będzie fajna, że wszystko będzie szło po mojej myśli i po naszej myśli, żebyśmy się fajnie na tych treningach też zgrywały. Wstępnie w planach jest, żebyśmy miały te treningi raz tak na 2 tygodnie, a między treningami będę ją po prostu sobie też lążowała, żeby też z nią troszkę tak ćwiczyć. No a tak potem po prostu raz w miesiącu, znaczy nie raz w miesiącu, tylko raz w tygodniu. Zależy jak nam to wszystko będzie, słuchajcie, szło, bo wiadomo, że wiadomo, że są różne konie. Jeden potrzebuje troszkę więcej czasu na poszczególne elementy. No a jeden szybciej się wszystkiego uczy, więc no nie jest to tak, to wiecie, też wszystko hop-siup. Ale dobra, ja już ją siodłam i lecimy. Zmieniłam jednak na czułek, miałam wam zrobić chyba przejście, jakieś, ale nie pamiętam już. W każdym razie zmieniłam jej jednak ten na czułek, bo tamten był troszkę mały. I ogólnie na razie mam w planach właśnie na haku jeździć. Sorka, te westernowe treningi. A później zobaczymy, więc dobra, ja ubieram jej Darkę i lecimy po prostu już jeździć. Siedzę już sobie na moim normalnie quarter horse. Wodza luźna i tak będzie przez cały trening, więc no zobaczymy, co to będzie. Wrócimy do was, myślę, już po treningu z podsumowaniem. Słuchajcie, skończyłyśmy już trening i ogólnie był super, po prostu super. Zaczęłam oczywiście z nią od takich podstaw, więc po raz wstępowaniu, jak ja już zdjęłam Darkę, próbowałam trochę kręcić, co na początku nie wychodziło zbyt dobrze. Właśnie kręciłam po prostu, wiecie, robiłam ten obrót w dwie strony. Coś tam nam wychodziło, zaczęłyśmy kłusować i oczywiście tutaj pierwsze sygnały, czyli tutaj woda do przodu. Na chwilę mówka. Po kłusie, jakieś kręcenia również w kłusie, galop. To już było ciężej, bo trzeba było ją bardzo dobrze dodawać, żeby ona fajnie szła, tak jak rzeczywiście westernowy koń. Fajnie szła w tym galopie i wprowadziliśmy tutaj taki slalom. To był taki nasz sprawdzian na dodawanie w galopie. Fajnie wychodził, jakieś zatrzymanie też z galopu. Na koniec poćwiczyłyśmy jeszcze kręcenia, zwykłe takie wstępie i wyszło też całkiem dobrze, więc jestem naprawdę mega dumna z Muffiny, mega fajnie dzisiaj chodziła ten westernowy trening i myślę, że za 2 tygodnie również będzie tak samo fajnie chodzić. No a za tydzień będziemy robić sobie jakąś, myślę, lążę, więc dobra, my wracamy do was już w stajni. Dobra, ja już z panną Muffiną wróciłam. Naprawdę fajnie, fajnie. Myślę, że z następnymi treningami coraz lepiej będzie nam to szło. Ja też dzisiaj byłam już taka niezbyt ogarnięta na tym koniu. No i też to tak nie szło, jakby mogło iść. Ale coraz bliżej pierwszy trening i tak naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że następne będą jeszcze lepsze i że może kiedyś w przyszłości nawet w jakichś zawodach westernowych weźmiemy z Muffiną udział i ją troszkę właśnie w ten western plątamy. No i potem urodzi nam fajnego westernowego rybaka. No fajnie, fajnie, fajnie bym chciała go mieć właśnie konie do wszystkich dyscyplin. No wiem, że to nie jest zbytnio realne, ale może kiedyś. Dobra. Zdejmuję jej już to o głowie, bo już jest biedna. Bo na ogólnie też miesiąc nie chodziła, bo zbytnio z nią właśnie nic nie robiłam, bo wiedziałam, że chcę ją nauczyć westernu, bo nie miałam w sumie na nią zbytnio pomysłu, a tak koń, żeby tak tylko stał jakieś drążki, chodzi, to też jest bez sensu. Dam radę ja cię ubrać, mówka, czy nie?
To też wiecie, bez sensu. Chciałam ją też w jakiś inny sport troszkę wdrożyć. Wiedziałam, że no raczej skakać zbytnio wysoko też nie będzie. I właśnie ten źrebaczek, ale zanim źrebaczek, to chciałam ją jeszcze troszkę potrenować tam sportowo. No bo jednak, no wiecie, ciąża trwa 10 miesięcy, a jeszcze w trakcie niej też można w jakichś zawodach brać udział. Więc mówię, dobra, western zrobimy, spróbujemy. Jak nie, to nie, jak tak, to super. I fajnie sobie radziła, fajnie sobie, bo ona tam też właśnie chyba troszkę jest taka westowa. No ogólnie ma troszkę taką budowę, jest taka malutka i słodziutka, więc też do westernu się nadaje. Ale fajnie, fajnie, naprawdę fajnie jej to wszystko dzisiaj szło. Teraz w nagrodę damy jej taką ostrość. Nie chcę się wyostrzyć. No, lizawkę. Nie chcę się dzisiaj coś wyostrzyć. Wyostrzyć, wyostrzać, nie wiem. Coś w tym stylu. Dobra. Masz mu funa. No, zasłużyłaś. No, zasłużyłaś, kochanie. I jeszcze w nagrodę za super trening marchewa i musi nawracać do boksu. Derkę Magit. Bo Magit. Księżna Mufina. Westernowa księżniczka nasza. I git. Mufina już w boksie. Jeszcze tylko, żeby ładnie wyglądało. Dobra. Dobra, no to teraz pochowamy nasz sprzęt. Teleportacja do dużej stajni, bo dam tutaj po prostu nasze ogłowy, żeby, bo tam dopiero za tydzień będzie potrzebny nam z Mufiną. Dobra, i skrzynka i zamykamy. Dobra, kochani, mam nadzieję. Jejku, co z tą ostrością dzisiaj? Nie wiem. Co jest dzisiaj nie tak z tą ostrością? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my widzimy się już w kolejnym. Teraz lepiej. Dam flash. A my widzimy się już w kolejnym odcineczku. Pa, 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 pa. I do zobaczenia. Aha, dobra. Przywitanie odwołamy. Jutro widzimy się, albo pojutrze, zależy. Zobaczymy jeszcze, czy nie połączę vlogmasu 10 z 11. No i to tyle. Do zobaczenia!